Yes. Zdrowia, szczególnie dla tych, co siedzą w domu znudzeni i czekają na decyzję debili. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No dlaczego decyzję debili? Wygląda na to, że wszyscy dopadli do tej władzy i wydają tylko rozkazy. No, korona koroną, pandemia pandemią, no ale prawda jest taka, że wszystkie te przewidywania po prostu nie sprawdziły się. Nie sprawdziły się. Całe to zamknięcie to było tylko po to, żeby spłaszczyć ten tak zwany tą krzywą statystyczną. No ale co ludzie się bali? No ludzie się bali, że powiedzmy zachoruje 50, 100, 500, 5000, 10, 50, 100 tysięcy, 200 tysięcy. No i te szpitale mają tylko pojemność, powiedzmy, połowę tego, czy ćwierć tego, także wykombinowali, że mówią tak, no jeżeli ma umrzeć 2 miliony ludzi, powiedzmy, w Ameryce, także te 2 miliony, to będzie lepiej, żeby umarło w ciągu 12 miesięcy, może część z nich uratujemy, zamiast żeby po prostu zachoruje 2 miliony przez miesiąc czy dwa, wyratujemy powiedzmy 200 tysięcy, a reszta umrze. Także jak będą się zarażali, to całe te 2 miliony się przesunie. Ale kwestia jest tylko taka, że matematycznie, no to ci, co mają być zarażeni, no to by się niby zarazili i tylko w Ameryce jest 13% gospodarki amerykańskiej, to jest medycyna, a 87% to jest niemedycyna. No i teraz postawiono wszystko na życie ludzi oraz na jedną gospodarkę. Wszystkie te przewidywania, jakie były, no to były straszne liczby. Tam były straszne liczby. Tam krzyczeli w Nowym Jorku, krzyczeli, że tych wentylatorów. No i to wyjaśnienie dla tych, którzy poprawiają. No nie, to nie jest kaszel. Mam nadzieję na korony. Temperatury nie mam suchego kaszlu. Po prostu jak się mówi, to struny jednak trzeba czasami się napić wody przed. Teraz się nie napiłem. No i wentylatory w Polsce mówią na to respiratory. No respiratory to jest coś, co usuwa część zanieczyszczeń, także nawet ta maseczka, no to jest jakiegoś tam rodzaju respiratorem. Ona musi, respirator, no to musi oczyszczać troszeczkę. Wentylator, no to nie jest taki po polsku wentylator, to w oknie się wstawia, czy na stole, czy gdzieś i to wentyluje, czy jest wentylator. No ale po angielsku, z medycznego punktu widzenia, wentylator to jest to, co wentyluje płuca i daje tam ciśnienie i po prostu podnosi te płuca, tak. Także nie poprawiajcie mnie, że to nie jest wentylator, tylko że to jest respirator. Nie, to nie jest respirator. To trzeba albo wymyśleć jakąś inną polską nazwę, albo po prostu używać prawidłowo angielską ze znaczeniem angielskim. No ale wracając do 40 tysięcy. W Nowym Jorku właśnie krzyczeli, że potrzeba 40 tysięcy, no ale okazuje się, że politycy i urzędnicy parę lat temu sprzedali parę, kilkaset z tych wentylatorów, bo one nie były używane. Później chcieli od rządu. No ale te przewidywania kretynów, którzy liczyli na całą Amerykę, że będzie tak jak w Nowym Jorku, także te przewidywania to były milionowe zmarcia i tak dalej, i tak dalej. W New Hampshire to jest taki ciekawy stan, bo oni mają takie hasło: żyj wolny, żyj swobodny albo umrzyj. To oni mają nawet na tablicach rejestracyjnych: live free or die. No free w znaczeniu taki swobodny, wolny, bo ze swobodami demokratycznymi amerykańskimi. Tam nawet nie ma przymusu dla motocyklistów, żeby jeździli w kaskach. No każdy może sobie ocenić, każdy może kupić sobie kask. Tam nie ma zakazu kasków, no ale nie ma nakazu kasków. Oni po prostu wzięli tą wolność osobistą do krańcowego znaczenia. No i każdy jest odpowiedzialny za swoje życie i tam nie chcą, żeby się rząd wtrącał w to, kto coś decyduje. No oczywiście, że są tragedie, oczywiście, że są wypadki i tak dalej, no ale to nie jest ten kij państwowy.
tam broń można w zasadzie kupić normalną, czy krótką, czy długą. Każdy, który ma niezabronione, to ma pozwolone. To znaczy zabronione to jest, to są różne bandziory, kryminaliści, wszyscy ci, którzy tam przekroczą jakieś prawo, czy no w zasadzie, jeżeli są jakieś paragrafy, jeżeli są skazani, no to oni są na liście tych ludzi, którzy nie mogą mieć broni. A wszyscy, którzy nie są na liście, którzy nie mogą mieć broni, no to mogą mieć broń. To po prostu przychodzą, biorą, dają, pokazują, że kupują, no i sobie kupują. Nie potrzebują zezwoleń z policji, nie potrzebują zezwoleń od nikogo, po prostu kupują. Także to jest żyj wolny albo umrzyj. No, także. No i tam, gdzie jest New Hampshire? New Hampshire, jak patrzycie na Amerykę, tutaj to jest wschodnie wybrzeże, Nowy Jork, Washington, Boston, tu jest Kanada, tam jest Anglia, z tej strony jest Kalifornia. Także, że New Hampshire to jest w zasadzie w tym rogu. Tutaj jest Vermont, tutaj jest Nowy Jork, taki długi, bo to jest jednak długi. No tutaj jest Chicago gdzieś, tutaj jest Washington State i tak dalej. No i New Hampshire. No kiedyś to był rolniczy teren. Oni mają cztery pory roku. Krowy tam pasą i tak dalej. Mleka dużo produkują, no tak samo jak Vermont, troszeczkę takie górzyste tereny. No ale dlaczego to mówię? No mówię dlatego, że w New Hampshire zaczynają rozmawiać gubernatorzy. No gubernatorzy to w Ameryce, to jest tak, że gubernator, no to jest taki stan, to jest po prostu jak mały kraj. Także to Ameryka to jest 50 małych krajów i tam każdy może wybierają swoich ludzi stanowych, no i oni działają tak jakby na poziomie województwa, no tak miniaturowo można powiedzieć, porównywalne do Europy, no to województwa, no ale oczywiście to są inne powierzchnie. W każdym bądź razie w New Hampshire, to oni nazywają to też granitowy stan, no bo tam z tych gór przez setki lat wydobywali dużo granitu, między innymi 3/4 Waszyngtonu, to jest wszystkie te budynki, to są zbudowane z tego granitu właśnie z New Hampshire. No i ten gubernator mówi, że to nie ma co wszystkich zamykać do klatki, że to w zasadzie zamiast zamykać do klatki, no to trzeba troszeczkę odizolować, odsegregować, odłączyć tylko ludzi według wieku i według zdrowia. I dlaczego tak mówi? No tak mówi, że tak jak normalnie wszyscy ludzie mówią, że w zasadzie 70% ludzi, którzy trafili do szpitala, no to są ludzie ponad 60. No i 90% tych ludzi, którzy umarło, no też jest ponad 60. Tak? Także to jest jedna z tych statystycznych. No i teraz ten gubernator mówi, przecież to w ogóle nie ma sensu, żeby trzymać wszystkich pod konto tej małej grupy. Co można zrobić z tą małą grupą, żeby oni byli, powiedzmy, w domu, żeby ich tam przypilnować, żeby ich tam nie zarazić, no ale cała reszta w zasadzie, nawet jeżeli choruje, no to jakoś przetrwa, no ale co najmniej pracuje, co najmniej płaci podatki, no bo najwięcej teraz to zaczyna chodzić o podatki, no a poza tym o nerwy. 22 miliony ludzi nie pracuje, czyli powiedzmy nas 340 milionów Amerykanów płaci podatki około 110 milionów, no to na 110 milionów to teraz 22 miliony, czyli 1/5, 20% nie płaci podatków i wprost przeciwnie, zaczyna dostawać bezrobocie. Jeżeli ludzie zarabiali, powiedzmy, 20-30 dolarów na godzinę, czyli powiedzmy 40 czy 60 tysięcy dolarów rocznie, no to płacili z tego podatki, powiedzmy 4-6 tysięcy podatku federalnego. No a teraz nawet jak dostaną na bezrobociu powiedzmy dostaną tam 2 tysiące miesięcznie w ramach
ubezpieczenia na przeciwko bezrobociu, no to 20 milionów, no to jest 40 miliardów na miesiąc, 40 miliardów dolarów, to są straszne sumy. No i to też nie jest jeszcze problem, no bo ludzie jakoś tam przeżyją, jakoś dostaną te zapomogi. To nie są zapomogi, ubezpieczenie dla bezrobotnych, no ale zaczynają się tragedie. Ludzie piją, denerwują się i tak dalej. To wszystko nie jest to zdrowe. No i Sununu powiedział, no trzeba segregować według zdrowia i według wieku. No i mówi, że statystyka jest jaka jest. I idea taka, że wirus właśnie wykańcza starszych i chorych, no to każdy rozumie. Nie jest taka kontrowersyjna. Ludzi ponad 60, no to każdy może sobie zorientować, że to jest powiedzmy 1/6 społeczeństwa, czyli powiedzmy 15%, tak? No 10 lat, 20, 30, 60, no to jak ktoś już ma 60, no to jest to 1/6 przy średnim wieku, tam 60, 70 czy tam 80 lat, no ale 15% populacji, a 90% zgonów, no to wszystko pokazuje. Ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsze w tym wszystkim jest to, że ta korona, no to jest niestety jedynie gwoździem do trumny. W zeszłym tygodniu ten CDC, czyli centralna komisja do spraw zdrowia, czy tam disease, no czyli chorób, no to oni podali, że w Kalifornii na 1500 ludzi z korony, którzy byli w szpitalu, no to ile procent miało, mieli nadwagę, czy nawet nie nadwagę, oni byli nie otyli, tylko mieli nadwagę, czyli to wielkie grubasy, 90% tych ludzi, którzy powiedzmy zmarło tam, którzy byli hospitalizowani, no to są grubasy. Do tego dochodzi jeszcze wysokie ciśnienie, dochodzi jeszcze cukrzyca, dochodzi najróżniejsze inne rzeczy. Wiek powiedzmy 18, a 49 lat, to 60% tych ludzi było po prostu grubasami. Także to jest kontrowersyjne, no ale to jest prawdziwe. To jest prawdziwe. Dużo ludzi mówi, że to będzie niemożliwe, żeby ludzi odseparować, no bo większość tych ludzi koło 50, koło 60, no to mieszka z innymi. No mieszka faktycznie, no ale to jeżeli nawet przesuwa się cały tą krzywą, no to nic nie daje. No ludzie muszą po prostu, cała reszta społeczeństwa musi żyć. No nie można czekać 18 miesięcy, aż będą zastrzyki czy szczepionki dla wszystkich. I właśnie najciekawsze jest to, że ludzie nie rozumieją, że całe te zamknięcie społeczeństwa, to wszyscy się spodziewali, że to jakoś tam zamknięcie zabije cały tego koronawirusa. On tylko przesuwa. W Ameryce problem jest taki, że ostatnio teraz zaczęli znowu podchodzić do tego, że po prostu trzeba, no ja zawsze proponowałem, że po prostu trzeba, no jest to stosowane, czy w Singapurze, czy w Korei, tam kto jest chory, no to wszyscy sprawdzają, z kim się kontaktował, później znowu ktoś się z tamtym skontaktował i robią te segregowane, takie oddzielone te kółeczka tych ludzi, no i po prostu pilnują tych kółeczek, nie pilnują 300 milionów Amerykanów, czy tam 34 milionów Polaków. No i następna statystyka to jest taka, że normalnie w każdym kraju, no to umiera mniej więcej jedna osoba, no na 100, czyli jeżeli w Ameryce jest 340 milionów, no to umiera, to 10% by było
34 miliony, a 1%, 1 na 100, no to jest 3 miliony 400 tysięcy ludzi. To jest normalne. W Niemczech powiedzmy umiera 1,1%. No taką statystykę to mówią tam 11 na 1000, no ale 11 na 1000, no to jest to samo, co 1,1 na 100, czyli 1,1%. No i to jest to, kto nie mówią. Ci fachowcy nie mówią, że w styczniu powiedzmy w Ameryce umarło tam i tak czy inaczej, powiedzmy tam 300 tysięcy ludzi. No i wtedy, jeżeli by przez koronawirusa umarło 600 tysięcy, no to by było dwa razy więcej niż normalnie, ale jeżeli umiera normalnie 340 tysięcy, a z koroną wirusa umarło powiedzmy 340 tysięcy, no to znaczy, że koronawirus w ogóle nie ma żadnego wpływu. No jeżeli umarłoby 370 tysięcy, no to można by było powiedzieć, że 10% więcej ludzi umarło na koronawirusa. Także te wszystkie dane statystyczne, no wydawałoby się, że to ktoś powinien stanąć i obliczyć i powiedzieć, co to się dzieje. No a teraz nawet w New Hampshire to jest makabra, bo nie podają żadnych danych demograficznych, podają tylko płeć, podają z jakiego hrabstwa ktoś mieszkał, no i podają, czy ktoś był ponad 60 lat, czy nie. No i to są trzy rzeczy. Nie podają, czy jest ponad 70, czy jest ponad 80, czy jest ponad 90, czy jest ponad 100, czy jest ponad 50, czy ponad 40. Nie, no zrobili takie 60 lat, no i 60 lat, no to ludzie w zasadzie, jeżeli powiedzmy śpiewa się 100 lat, no to od 60 do 40, to jeszcze 40 lat, tak? Także to w ogóle jest to 60 lat, no co to znaczy 60 lat? No nic nie znaczy, no trzeba by było podawać 70, no i trzeba by było podawać, czy są grubasami, czy mają dietę, no bo dietę, czy ćwiczą i tak dalej, cukrzycę, no bo jeżeli ktoś ma cukrzycę, jest grubas i dostanie tego, zapalenie płuc też wykańcza. W sumie upadek i lata temu, powiedzmy biodro jak jakaś kobieta, czy mężczyzna, jeżeli złamali biodro, no to nie przeszczepiali, nie reperowali tego, no to też w zasadzie to było taka gwóźdź do trumny. No i wszyscy ci debile pokazują, jeżeli koronawirus wykończyła kogoś, no to powinni powiedzieć, miał raka w takim procencie, miał jeszcze cukrzycę, to było 20%, był otyłym, to ileś tam procent, no i to wszystko podzielić jakoś proporcjonalnie. A jeżeli ktoś mówi, że ten gwóźdź do trumny to jest jedyny powód, no to jest banda kretynów. No i teraz zamknąć całe społeczeństwo, no ja rozumiem, że nikt nie chce zachorować. Ja rozumiem, że nikt nie chce, żeby samemu umrzeć, czy tam ktoś z jego bliskich. No ale jeżeli czasami tłumaczą, że ludzie są chorymi, nawet nie widać, że są chorymi, i są tylko nosicielami, czyli to nie jest nic nadzwyczajnego. To tak samo jak z grypą. W grypie tak samo. 8% w Ameryce choruje co roku. 8%, czyli na 340 tysięcy 32 miliony choruje, z czego 1 na 1000 umiera, to jest 32 tysiące. Tak, także te statystyki ktoś powinien bardziej to tłumaczyć, a na dzień dzisiejszy to jedyne, co robią, to oszukują i kryją i są żądni władzy. Zdrowia? Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tutaj jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek o codziennych powiadomieniach, dzyń, dzyń. Naciskaj dzwoneczek i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku.